Gość wybrał się w podróż do najgłębszej, najciemniejszej dżungli w samym sercu Afryki. Podczas rejsu w górę rzeki usłyszał tajemnicze dudnienie bębnów. Łobudubu, łobudubu, łobudubu. Zdziwiony słucha chwilę i pyta przewodnika: panie, co to za bębny? A ten mu na to: jeśli bębny grają, to dobry znak. Jeśli przestaną, zaczną się dziać straszne rzeczy. Przez cały dzień kontynuowali rejs, aż wreszcie zdecydowali się rozbić obóz, aby przenocować. Siedzą przy ognisku w akompaniamencie bębnów, aż poirytowany gość pyta przewodnika: panie, te bębny nie pozwolą nam zasnąć! Kiedy to się skończy? Przewodnik ze spokojem odpowiada jedynie: jeśli bębny grają, to dobry znak. Jeśli przestaną, zaczną się dziać straszne rzeczy. Gość zaniepokojony słowami przewodnika kładzie się spać, a bębny nie przerywają swojego dudnienia. Łobudubu, łobudubu, łobudubu. Kolejnego dnia koleś i przewodnik płyną dalej, a w tle słychać jedynie jednostajne łobudubu, łobudubu, łobudubu. Ach, to jest nie do wytrzymania, kiedy one w końcu ucichną. Jeśli bębny grają, to dobry znak. Jeśli przestaną, zaczną się dziać straszne rzeczy. Sytuacja powtarza się tak przez kilka następnych dni, jednak koleś za każdym razem uzyskuje tą samą odpowiedź. Jeśli bębny grają, to dobry znak. Jeśli przestaną, zaczną się dziać straszne rzeczy. Którejś nocy podróżnicy śpią w swoich namiotach i nagle koleś się budzi. Po chwili zorientował się, że dudnienie bębnów ustało. Biegnie szybko do przewodnika, budzi go i przerażony pyta: panie, bębny uciekły, co teraz? O nie, teraz solówka na basie!